Wróciłam z pchlego targu, potocznie. No, muszę powiedzieć, że jestem bardzo zadowolona. Utrafiłam 8 rzeczy, chyba 8. Zawrotne w sumie 90 zł. Utrafiłam perfumy. Utrafiłam 3 rzeczy dla Darka. Utrafiłam coś dla ciała, dla duszy, dla kuchni, psu. No, jestem, muszę przyznać, bardzo zadowolona. Może nagram osobno te nabytki z pchlego targu. Tam też są właśnie perfumy, które trafiłam za, uwaga, zawrotne 10 zł. Także zapraszam serdecznie. Ja już jestem po pływaniu, po prysznicu, po pływaniu, po zabraniu się, po pływaniu, po pchli targu. Oprócz tego coś jeszcze tutaj poszykowałam. Teraz sobie na chwilę chciałam coś sprawdzić, zrobić przerwę. I chciałam opowiedzieć o tym, że różne zapachy niszowej francuskiej marki Orenz, o której kiedyś opowiadałam niejednokrotnie, teraz bywają na Luxury Forest, Boże, te reklamy jest dość koszmarna. Bywają w mega niskich cenach. Był ten Faux, nie wiem, czy dobrze wymawiam tego typu kwestie. Na przykład teraz jest w bardzo dobrej cenie, wychodzi to jakoś ze 4 zł za mililitr. Stabil Nocturne Orenz. Mamy takie kwestie tutaj. Porównują do tego kultowego Diora męskiego. I na przykład też w bardzo dobrej cenie jest ten. Podejrzewam, że zaraz w końcu będą wszystkie, bo to tak przeważnie jest, jak się jakaś marka niszowa pojawia budżetowo na Luxury for Less, sobie tak wchodzą co chwilę jakieś kolejne i kolejne zapachy. Ja zaraz się szykuję. W ogóle odkryłam takie super miejsce niedaleko nas na treningi, że po prostu bajka. Tam jest i część dla mnie, i dla Darka, także planujemy się tam wybrać. Generalnie jutro jedziemy wcześniej, bardzo wcześnie na wycieczkę. Dzisiaj planuję jeszcze pewnie się wykąpać po pracy, chociaż jeszcze Darek ma trochę spraw do ogarnięcia przed wyjazdem, także, ale myślę, że jeszcze zdążymy pojechać nad morze, popływać, pokąpać się w ogóle. Ja już dzisiaj przepłynęłam 2 km, także ja już jestem zadowolona. Mogę tak rekreacyjnie, bardzo rekreacyjnie wieczorem, po południu wieczorem. Dobrze, to jest właśnie ten zapach jeszcze taki. Róża zegarem, ale wskazują, tutaj na przykład gdzieś to czytałam, że takie very fresh, tak? W każdym razie odświeżające, jest jakiś wiosenny czas, że to nie jest widocznie takie bardzo ciężkie w tym połączeniu. Ja już kiedyś opowiadałam, miałam różne kanty od koleżanki perfumowej właśnie z tej marki. Na przykład Kali Subtil opowiadałam. To jest to zapach w klimatach Baccarat Rouge, ale dużo, dużo lepiej. Dużo, dużo lepiej. Poznałam też inne, miałam chyba właśnie ten Stabil Nocturne gdzieś w dekancie. Dużo różnych miałam. Także to było parę lat temu, wówczas opowiadałam. Zaraz dokładnie tutaj pokażę. Właśnie tutaj mamy 2,50, czyli 100 ml Sabil Nocturne za 416. No mega nisko, tu tak samo z tym właśnie. Można się z kimś podzielić. Były też bardzo dobre ceny na The Gabor. Różne. O Genders kiedyś chyba opowiadałam. Astronaut akurat nie znam. Z tego co kojarzę, perfumiarz chciał być astronautą. Także tutaj takie nuty. Czy mi się to kojarzy z kosmosem? Nie do końca. Były dobre zapachy na The Harmonist. Ja miałam jeden czy dwa zapachy, czy jeden flakon na pewno, kiedyś pokazywałam. Odebrałam Emiran, czy tak mi się wydaje, że odebrałam, czyli rozpakowałam paczki, która została odebrana. Darek mi chyba w czwartek odebrał. No, tych innych, które bywają budżetowo. A, różne kalotini zwróciły budżetowo i na przykład, o to jest w ogóle trauma, Caramel Oud. W ogóle mi z tą marką tak nie do końca po drodze. O Velvet Chocolate, czekolada to już opowiadałam. One jeszcze w niższej cenie niż tamte. Tamte koło 170, a te chyba 120 parę. I jeszcze widziałam, jest tarta cytrynowa i Scalottinis na Luxury for Less. I jeszcze jest taki zapach, o, właśnie jest Lemon Tart. Ale ja mam po prostu inny zapach idealnych tart cytrynowych z przepiękną, naturalną cytryną, także nie sądzę, żeby tutaj ten zapach sprostał moim oczekiwaniom. Tu mamy, widać, tam sobie dużo takich słodkich rzeczy w ogóle. Może za dużo dla mnie by było.
I jeszcze tak jak mówiłam, jest też właśnie, chyba że już go nie ma, jest ten właśnie cytrusy i sól. I tutaj konkretnie jest grejpfrut, cytryna, sól. Widzę, że jakoś wcześniej nie opowiadało bardzo dobry sensowny zapach Bottega Profumiera. Kiedyś kilku opowiadałam. 140 mitrów za 414, no po prostu. Tylko jeden. Może było więcej, nie wiem. Ale ten akurat nie dla mnie, bo dużo białych kwiatów. Natomiast coś mi tutaj dopowiadało, chciałam właśnie zobaczyć. Te żarówki kiedyś bywały na perfumeria.pl w cenach typu 15 zł różne. Dziś jakąś tą jedną żarówkę chyba mam. Jest taka budżetowa marka, ale tylko jedna żarówka. Co to za żarówka? Nuty są? Nie ma nut. Trzeba sprawdzić. Coffin Luxe Watt Pink. Trochę te żarówki różne podrożały. Nie jest to, tak jak mówiłam, generalnie budżetowa marka. Skasujemy jako markę niszową. No, to poszaleli. Francuska i długo są jeszcze jakieś takie inne zapachy. Koka w takim ciekawym flakonie, w ciekawym kartoniku. Aż sobie zrobię screen, żeby o tym zapachu nie zapomnieć. Z 76 roku. To wychodzi na to, wydaje mi się, że Angel był na pewno później. To jakieś lata 90. Wydawało się, że to Angel jest tak zapoczątkował jakieś praliny, nie praliny. No to tutaj widać, że niestety, ale jest to nieprawda. Szok. Szok. Co tu jeszcze? I te wszystkie właśnie watowe. Więcej tego jest. Ja widziałam wtedy, było dużo, dużo więcej. A różowa. No powiem szczerze, że poza przedskminą nie ma takich złych nut. Porównam do Escape, tak? No to nie wypada to źle. Ale porównuję też do tego i Simic. To dziwne, dziwne, bo ja akurat tego Escape nie odbieram w takim klimacie. I tutaj wskazują znakomita jakość, a czerwona. No to już. No nie wiem, nie wiem. Mam tu opinię. Tutaj ja mam, że dam kciuk w górę, czyli nawet kiedyś czytałam o tym zapachu. Może ja ten miałam w postaci flakonu, dziś go mam. Nie wiem, nie wiem. Wydaje mi się, nie pamiętam w jakim kolorze. Ale jak dałam kciuk do góry, czyli czytałam opinię. Co my tu mamy? Róża, jaśmin, kadzidło, opona. Kobiecy, poważny, wieczorowy. Potem wyczuwalny rumianek. Zobaczmy te pozostałe żarówki. Jeszcze jest w takim kolorze. Niedrogie, całkiem niezłe codzienniczek. I jeszcze jest niebieska. Takie nuty niekoniecznie niebieskie. No i tu widać, że w stronę męską. To się już słyszało. Niestety nieprawdziwych informacji, typu, że to piątka, Chanel, to ta innowacja, to te pierwszy raz aldehydy. Oczywiście nieprawda, ubigą. Jak to Angel Mugler zapoczątkował praliny, nie praliny. Tutaj mamy znowu informację, która to obala. Zapach Coffin Luxe, to jest ta marka od tych żarówek perfumowych. Zaraz jeszcze pokażę. W innym filmie pokazywałam. Propos budżetowych zapachów Coca Coffin Luxe. Jest to zapach w bardzo ładnym wizualnie, takim minimalistycznym, ciekawym, kolorystycznie kremowym flakoniku i kartoniku i takie ma nuty. Jest z 76 roku i jest pralina. 76 rok i tutaj mamy perfumiarza, który ten zapach stworzył.
i stworzył dwa zapachy. Dwa zapachy dla tej marki, te żarówki perfumowe. Angel Classic oczywiście początek lat 90. A ja w końcu się biorę za rozpakowanie tego olbrzymiego opakunku. Taki duży, jak się tutaj położy lakier, akurat taki lakier, który ostatnio często używam. Więc widać, ile tego jest. Pudło jest jeszcze głębokie. To jest w ogóle lakier z Essie. W takim ciekawym, trochę taupe, ale takim do końca taupe odcieniu. I ja mam go właśnie na paznokciach u stóp. Malowałam trochę jaśniejszym odcieniem na dłoniach. Być może sobie teraz, jak sobie zmyję, to pomaluję też. Tak samo będę mieć i stopy, paznokcie u stóp i u dłoni. Takim, to jest taki trochę słoneczny, letni taupe. To nie jest taki taupe surowy, ponury, tylko taki ma odcień troszeczkę cieplejszy. Taki ciepły, słoneczny, letni taupe. Powiedzmy. Ale bardzo ładnie wygląda na przykład na stopach, także myślę, że na dłoniach też będzie ładnie. Taki z takich nude beżowych klapek, no ale też ciemnych mam, bo noszę te albo beżowe klapki, albo czarne. Są te same klapki w dwóch kolorach, w takim jaśniutkim kolorze i ciemnym. Na przykład u Dendro Sonika z L'Occitane, Emil Celestial. Flakon w ogóle wybitny ten detal, sam zapach w porządku, mineralny i na pewno dużo mu bliżej do Ganymede, Marc Antoine Barua niż Lata Famasa, która mnie rozczarowała, z tym jest lepiej. Kolor tutaj tego całego opakowania jest trochę ciemniejszy niż tutaj pokazuję na nagraniu, coś tutaj jakoś rozjaśniło. Takowe Trussardi z orzechem laskowym, o których kiedyś dawno temu opowiadałam, miałam dekant od koleżanki. I dwa flakony pięknego rzymu z Made in Italy. W sensie taka marka, jest to marka od przepięknego cytrusowego kadzidła. Kadzidła z cytrusami na lato, czyli zapachu Sicilia. Miałam też styczność z pozostałymi, z Sardynią, z Cortiną. Kiedyś miałam próbkę i tak niesamowicie dobrze wspominałam wyjątkowość tego zapachu. Przepiękną, taką promienną, niezwykle taką bym powiedziała i kojącą, właśnie uspokajającą, ale tak sobie pięknie, powolutku, gładko płynącą, słoneczną, optymistyczną, bajeczną wręcz kadzidlaność. Tak zapamiętałam próbkę i skończyło się tutaj, że w 7 cenach można zdobyć flakony i mam flakoniki.